Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dziękuję. Jak impreza? Do dzisiaj nie wstrzymał. Więc zajęcia się przedłużą na jeszcze jedną noc, tak? Słuchajcie, ja tak naprawdę nie jestem jakimś tam super gadaczem. Jestem programistą. Znacie takich. Jak nie popiję piwa, to się nie odzywa. Moje środowisko naturalne to jest moje biuro z trzema monitorami i się patrzy w te monitory i żona jedzenie tylko dostawia. Dlatego ja nie będę mówił nic takiego entuzjastycznego, ale znalazłem bardzo fajną definicję szkoły. W ogóle odkryłem bardzo fajny portal, nazywa się Nonsensopedia. I wbrew pozorom tam jest całkiem mądre rzeczy piszą, bo ta Wikipedia taka lewacka trochę. Szkoła. Przewlekła choroba wieku dziecięco-młodzieżowego. Występowanie zwykle między 7 a 18 rokiem życia. U graczy w TB częściej. Najczęściej raz w życiu. Przebieg 12 corocznych nawrotów trwających po 10 miesięcy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Tak to mniej więcej bywa, nie? A dlaczego tak to przeczytałem? No bo trochę chciałem powiedzieć o edukacji, która, no, można by powiedzieć, nie do końca działa, a w zasadzie nie działa. Chociaż to może lepiej, bo jak wiemy, wszystko, co jest państwowe, to działa gorzej. Więc rzeczy, które chcielibyśmy, żeby nie istniały, to lepiej, żeby państwo prowadziło niż prywatni ludzie. A nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, kto w ogóle stworzył system oświaty w Polsce? No nie. To był tak zwany Sejm Rozbiorowy. To był taki Sejm powołany przez naszych zaborców z pierwszego zaboru. Oni przekupili 60 posłów, iluś tam tych senatorów, czy czegoś tam jeszcze i zwołali Sejm i ten Sejm uchwalił rozbiory. I miesiąc później ten sam Sejm uchwalił powstanie Komisji Edukacji Narodowej po to, żeby nas, jak to teraz tak modnie się mówi, wzbogacić kulturowo, żeby jednak, żebyśmy sądzili, że no może ta okupacja to tak może nie do końca jest zła, nie? Że to tak. Bo zauważcie, szkoły zawsze się wykorzystywało do jakiejś propagandy. Tak? Na początku szkoły były zakładane przez księża, przez biskupów i tak dalej. W zasadzie oni zmonopolizowali ten rynek. Dlaczego? No bo religia spełnia w życiu bardzo fajną funkcję. Tak? Jaką? Pozwala, że tak powiem, sprawia, że ludzie, którzy nie rozumieją pewnych zjawisk czy pewnych reguł, postępują według tych reguł. Na przykład wyobraźcie sobie, że jedzie samochód i z naprzeciwka jedzie drugi samochód. Jadą z prędkością 1000 km na godzinę każdy, tak szybciutko. I ten jest z jednego samochodu świeci się światło. Z jaką prędkością to światło do was się zbliża? Nadal z prędkością światła. Ni cholery tego nie rozumie. Ale był taki Einstein, który powiedział, że światło ma zawsze stałą prędkość i niby to, tak, powoduje to, że jak będziemy szybko jechać, to czas zwalnia. Na przykład weźcie sobie zegary atomowe, dwa, które są bardzo dokładne. Jeden zostawiacie na Ziemi, drugi do Boeinga wysyłacie dookoła świata. Stawiacie je z powrotem w jednym miejscu i wskazują inną godzinę. Bo czas zwolnił. Hello. Ja wierzę, że tak jest. Nie rozumiem tej mechaniki. Wy rozumiecie tą mechanikę, że jakaś grawitacja, zakrzywienie czasoprzestrzeni, energia zamienia się w materię, materia w energię, jakieś tam... Nie, sorry, to może jakieś dziobaki rozumieją. Ja tego nie kumam totalnie. Ty rozumiesz? Nie, tam... Tak, ty? Bo zostajesz pogłaskany, to... Przez połowę twoją lepszą, więc...
To znaczy, że musisz mi to wytłumaczyć po zajęciach. Co się za tym kryje? Nie wiem. Wierzę, że tak jest. I teraz słuchajcie, dawno, dawno temu były takie różne wierzenia. Ile lat studiowaliście? Ja studiowałem 5 lat. 4 razy na pierwszym roku, nie? Na 4 różnych kierunkach, a że moja żona chciała historię studiować i nie miała prawa jazdów i musiałem ją wozić, dopóki nie zrobiła, no to też się z nią zapisałem na historię, bo mi chodziło tylko po to, żeby do wojska nie iść, nie? No, tak to... Na pierwszym roku uczą starożytności od starożytnych Sumerów, tak? I kiedybyście poczytali te źródła, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, odkrylibyście, że nagle cała Biblia to są starożytni Sumerowie, gdzieś tam w jakiejś Asyrii, gdzieś tam jakieś starożytne teksty, gdzie tam te potopy były wielkie i jak Noe, Arki, te jakieś przypowieści o Gilgameszach, jakichś tam cudach, to jest wszystko gdzieś tam połączone z całego świata w jedną całość, tak? No ale co ta starożytna religia mówiła? Ano mówiła coś takiego, że masz się zachowywać tak, tak, tak i tak, bo inaczej, no nie wiem, bo inaczej co? Bo inaczej cię zabije. Tak? Jest taka część tam w Biblii, w Starym Testamencie, że o Noe, że Bóg się zmartwił, że ludzie są niegodziwi, i był bardzo smutny i postanowił wszystkich zniszczyć, ludzi, zwierzęta i rośliny, bo się zawiódł czy coś takiego, nie? Czyli dał nam wolną wolę, jak będziemy zrobić źle, to nas zabije. Mniej więcej taka tu jest logika. Dlatego też satanizm ma taką bardzo ciekawe założenie, chociaż to jest głupie założenie. Znaczy, jakaś logika jest, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to, co nazywacie Bóg, to był diabeł, a to, co nazywacie diabeł, to był rzeczywiście Bóg, który daje wam wolną wolę, tak? Nie? W tych tekstach w Starym Testamencie Bóg zabił ponad 6 milionów ludzi. Na przykład, kiedy szli, ten Mojżesz sobie szedł przez te 40 lat po pustyni, no to doszli sobie do jakiegoś miejsca, gdzie żyli Moabici. No i te Moabitki, takie widoczne, fajne dziewczyny były, no bo się zaczęły z tymi Izraelitami, wiecie, no tam mnożyć powoli, tak, że tak powiem. No i Mojżesz co zrobił? No Bóg przez niego przemówił i zabił 24 tysiące ludzi, którzy tam się cudzołożyli, tak? A kobiety oczywiście zabił wbiciem tego miecza przez łono. W Pile takich scen nie ma, nie? I słuchajcie, czyli mamy pewien system, masz się zachowywać tak, 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 bo inaczej Bóg skaże tą ręką i cię zabije, tak? Krótka piłka. Dlaczego tak się działo? No bo ludzie nie do końca rozumieli pewnych zjawisk. I kiedyś przyszedł taki ktoś jak Jezus Chrystus, bardzo kumaty facet, który rozumiał wiele rzeczy. Rozumiał popyt, rozumiał podaż, malejącą wartość krańcową rozumiał. Rozumiał, co to jest zysk komperatywny. Rozumiał, co to jest wolność, co to jest prawo naturalne i tak dalej. I jeżeli już mówimy o cudzołożeniu, to jest, kto pierwszy rzuci kamieniem, tak? Już nie jest. Weźmiesz Mojżeszu swoich tam straż i zabijesz 24 tysiące ludzi, którzy tam się gdzieś puścili z jakimiś imigrantkami, tak? Nie, już jest kto pierwszy, nie, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Czyli już jest troszeczkę inne podejście. Dlaczego jest inne podejście? Ponieważ jest taki w psychologii efekt Flynna. To jest bardzo prosta rzecz, po prostu był sobie gość o imieniu Flynn, poszedł do jakiejś starej biblioteki i przeglądał wyniki testów na inteligencję, takie historyczne. No i odkrył, że ludzie stają się coraz mądrzejsi o 0,3 IQ rocznie, średnio, na przestrzeni ostatnich stu kilku lat, bo tam pierwsze badania to tam były XIX wiek, tak? No i on mówił, że się stają mądrzejsi. O dziwo, kobiety się szybciej stają mądrzejsze, a według badań tego samego profesora z 2012 roku dziewczyny mają o 1,5 IQ średnio więcej. Kormie się myli! No dobra. Czyli co, ludzie stają się mądrzejsi i o ile dawno, dawno temu oni nie rozumieli pewnych zjawisk, nagle
był taki Jezus Chrystus, zrozumiał i w przeciwieństwie do Korwina, który próbuje na rozumem usprawiedliwić pewne rzeczy, tak, dowieść, Jezus mówi, nie, ja tak skręcę tą religią, że zmienimy system etyczny z subiektywnego na obiektywny. To już w ogóle wam zamieszałem, nie? Co to jest etyka? Co to jest moralność? Moralność to są takie po prostu bardzo proste zdania. Na przykład nie kradnij. Nie pluj. To jest bardzo dobra zasada moralna, nie? Nie pluj. Nie kradnij. Co tam? Nie zdradzaj. O, to by była fajna zasada. Co tam jeszcze? Płać rachunki. No, weź. Czyli moralność to są takie najprostsze zasady. Miliony takich małych zasad każdy z nas je ma. Natomiast etyka to jest jak gdyby takie coś większego, jakieś logiczne rozumowanie, na podstawie którego te zasady przyjmujemy. Nie? I zauważcie, religie wszystkie dookoła mają, znaczy w zasadzie wszystkie religie mają etykę subiektywną, bo etyki są jakby subiektywne i obiektywne. Tak zwany obiektywizm wymyślony całkiem niedawno, a tak naprawdę kilka tysięcy lat temu. O co chodzi? Etyka subiektywna mówi, że na przykład nie wolno kraść, chyba że to robi poborca skarbowy i daje emerytowi. Albo nie wolno kraść, chyba że to jest poborca skarbowy i daje matce samotnie wychowującej dziecko, tak? Czyli nie wolno kraść, ale to jest subiektywne, bo dzieli społeczeństwo na ludzi, którzy mogą coś robić i to jest etyczne, a drudzy mogą robić to też być etyczni, a robiąc zupełnie co innego, tak? Takie zaprzeczenie. Na przykład Kali. Kali ukraść? Dobrze. Kalemu ukraść? Źle. To jest teoria typowo subiektywna, tak? No dobra. Więc co to są obiektywne zasady? No obiektywne to są takie zasady, które dotyczą wszystkich. Na przykład nie kradnij. Koniec. I każdego dotyczą te same standardy. Dobra. A skąd to etyka obiektywna się bierze? Ano z czegoś, co się nazywa prawo naturalne. Kojarzycie taki zwrot? Jakoś znacie definicję? No tak się często to mówi, nie? Że coś tam z prawa naturalnego. To są, można powiedzieć, takie cztery proste założenia. Że człowiek żyje, to jest taka podstawowa rzecz, a skoro żyjemy, to co by nie powiedzieć, no to żyjemy po to, żeby żyć, a nie po to, żeby nie żyć. Czyli mamy prawo do życia. Bo żyjemy, to mamy prawo do życia. Nikt nie może nas zabić. Tak? Ponieważ żyjemy, a żyjemy, no to ciało jest, no to żeby nas pozbawić życia, trzeba ingerować w nasze ciało, więc mamy prawo do posiadania samego siebie. Do decydowania o tym, co się dzieje z naszym ciałem, tak? Drugie prawo. Z tego logicznym wnioskiem jest to, że no ja mam ręce. No ja sobie idę drogą, patrzę kamień. No to sobie wezmę, podniosę dwa kamienie, ociosam, wyjdzie mi taka strzała, wezmę sobie jakiś patyczek, oskuruję, wyprostuję, jakieś piórka, zrobię lotki i mam ładną strzałę. Tak? Czyli z niczego coś stworzyłem za pomocą tych rąc. Tak? Te ręce coś stworzyły, więc to jest owoc mojej pracy i to też należy do mnie i też ja mogę o tym decydować. Tak? Czyli mamy prawo do zachowania owoców swojej pracy i z tego wychodzi prawo własności, czyli prawo do posiadania, nadużywania, decydowania i tak dalej i zawierania dobrowolnych kontraktów, wymiany, że ja bym tą strzałę, to bym sobie wymienił na piwko. Proste rzeczy. Tak? I na tym został, że tak powiem, oparty cały system, no mi się wydaje, chrześcijański, tak? Bo my dzisiaj rozumiemy, co to jest zysk komparatywny, albo potrafimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego diament jest droższy od pieniędzy, czy od wody.
Bo to była zagadka, gdzie dopiero w XVIII czy XIX wieku ekonomiści odkryli, dlaczego diament jest droższy od wody. No woda daje życie, tak? A diament to taka ozdóbka. To dlaczego za diament płacimy więcej, tak? No pewnie niedawno ludzie to odkryli. Jeszcze nie tak dawno ludzie uważali, że jak ja się wymienię z kimś, wymienimy się, ja ci dam butelkę, ty mi dasz długopis, to wymiana następuje w momencie, kiedy wymieniamy rzeczy o tej samej wartości. Nie. Wymiana następuje zawsze, kiedy wymieniamy rzecz o mniejszej wartości na rzecz o większej wartości. Tak więc jeżeli ja kupuję chleb za 2 złote, to znaczy, że chleb jest dla mnie warty więcej niż te 2 złote, a dla piekarza odwrotnie. I każdy na tej transakcji zyskuje, bo każdy zamienia rzecz o mniejszej wartości na rzecz o większej wartości. Banalna zasada. No tak, tylko dzisiaj nie wszyscy to potrafią, że tak powiem, rozumem ogarnąć. Coraz więcej, nie wszyscy, ale dawno temu był taki Jezus Chrystus, on to ogarnął i mówił tak, słuchajcie, macie robić tak, nie kraść, nie zabijać, nie cudzołożyć, nie mieć innych bogów, nie pożądać rzeczy bliźniego swego i tak czcić ojca, matkę, tak, i tak dalej, i tak dalej. Znamy to wszystko. Tylko o ile karą w Starym Testamencie była śmierć, tak, w islamie, tak, islam jest jeszcze w tamtej epoce, tak, że źle się zachowujesz, no to cię zgwałcę na przykład, tak. A tu już karą było, no, smażenie się w piekle. Ta kara była taka indywidualna. Bo tych przypowieści z Biblii, mi się wydaje, już mało kto rozumie dosłownie. Wcześniej to się rozumiało dosłownie, tak? Dzisiaj, jak mamy 7 dni stworzenia, no to przecież Bóg no, nie stworzył świata w 7 dni. Ale to jest taka ładna przenośnia, nie? Że pierwszy miliard lat po wielkim wybuchu, no to tam te planety krążyły, tak? Potem w drugim dzień to światło oddzieliło się od ciemności, potem powstały kontynenty, potem Arabowie sprzedali ropę i kupili wszystkie Mercedesy, jak to jest w popularnym dowcipie, tak? Jest bardzo fajna przenośnia. Tak samo jak mamy tą przenośnię z Noe, że Bóg się wkurzył na ludzi, bo się nimi zawiódł, byli niegodziwi i zabił wszystkie ludzi, zwierzęta i rośliny. No to bardzo fajna przenośnia do komunizmu, do obozów, do Stalina, Hitlera, bo ludzie nagle przestali wierzyć we własność. Bo wszystko musi być wspólne, nie? I tak dalej, i tak dalej. I była potężna katastrofa, która gdzieś tam do teraz jest. Skąd się wzięła? Ja chciałem dać taką teorię. Właśnie podczas Sejmu Rozbiorowego, miesiąc czy dwa, nie pamiętam dokładnie, bo ten sam Sejm obradował 3 lata i jedną z pierwszych ustaw było wprowadzenie pierwszego w Europie, a jak się mogę domyślać na świecie, bo wtedy no, w 1771... Drugi? Trzeci? A, nieważne. No to podejrzewam, wtedy Europa to była świat, nie? No bo trudno mówić o innych kontynentach jako o jakiejś cywilizacji. W Polsce był pierwsze Ministerstwo Oświaty, to było w Polsce. Komisja Edukacji Narodowej, która zabrała majątki kościelne, te szkolne, jezuici chyba tam coś dużo robili, aż bardzo się na tym nie znam. I zaczęto uczyć ludzi w szkołach państwowych, a państwo jest inną religią antagonistyczną do chrześcijaństwa. Im państwo jest mocniejsze, tym chrześcijaństwo jest słabsze. Takie są zasady. A dlaczego uważam, że państwo to religia? No bo co czym jest w ogóle państwo? Jak byście mogli scharakteryzować państwo? Na przykład mamy Sejm, no taki budynek ładny. No, no to jest państwo? Nie, to jest budynek. Terytorium? No to jest terytorium, no, no ziemia, no to jest państwo. Kontroluje konkretne terytorium. Ale co kontroluje? Jakaś moc?
nie wiem, Lord Vader, co kontroluje? Nie, jak każda inna? No gdzie się rejestruje? Nie. Rejestruje się teraz w Brukseli. Nie. Państwo to jest nasze wewnętrzne przeświadczenie, że odpowiednio duża grupa ludzi może używać w stosunku do innych przemoc i ta przemoc będzie jak gdyby uświęcona. Ta przemoc będzie według nich jest niejako wymagana do istnienia społeczeństwa. No bo tak, ty, mamy taką etykę obowiązującą, że ty nie możesz mnie okraść, bo państwo cię ukarze, według nawet państwowej etyki. Państwo cię ukarze, jak ty mi coś ukradniesz. Ale jeżeli dokonasz kilku obrzędów religijnych, wybory, potem napiszesz na kartce jakieś magiczne zaklęcie, to zaklęcie zostanie odczytane i 460 ludzi w odświętnych tych szatach kapłańskich z krawatem i w ogóle podniesie rękę i naciśnie przycisk i to zrobi 3 razy. Jest bardzo ważne, żeby to 3 razy było zrobione. A potem 100 ważniejszych kapłanów wybieranym w innym obrządku też kilka razy odczytają to zaklęcie i podniosą przycisk, machną ręką. To jest bardzo ważne, żeby nacisnąć przycisk i tak zrobić. Tak? I potem jeszcze super kapłan coś tam podpisze, to nagle dokonuje się akt stworzenia. Dzieje się rzecz boska, bo nagle pewni ludzie w niebieskich mundurkach otrzymają moralne prawo, wyłom z etyki obiektywnej, czyli etyka staje się subiektywna i te niebieskie ludziki według wszystkich wyznawców dookoła mają moralne prawo zabrać mi pieniądze i dać jemu, bo on jest emerytem albo samotną matką wychowującą dzieci, tak? Czyli to jest państwo. I zaczęto wprowadzać edukację państwową, przyzwyczajać, że państwo to jest jedna wspólna rodzina i tak dalej, i tak dalej. Uświęcano coraz więcej przemocy, aż w połowie XX wieku jebut. Tak? Rosja, Niemcy, te wszystkie tutaj pogromy, które się wydarzyły tylko dlatego, że ktoś przestał respektować pewne zasady naturalne, tak? No, więc żyjemy w takim świecie, o którym nam się nie... Inaczej, żyjemy w pewnym matriksie, tak? Bo pewne pojęcia, pewne schematy myślowe nam się wydaje, że my przeszliśmy tą szkołę, przeszliśmy tą socjalizację i jesteśmy mądrzejsi od innych dookoła, bo być może założyliśmy jakąś firmę, bo mamy jakieś zdanie, ale sam schemat myślenia bardzo często jest dokładnie taki, jaki pewni kapłani chcą, żeby był. Tak? I pierwsze, jeżeli w ogóle myślimy o biznesie, tak, bo to zostawmy już filozofię, przejdźmy do biznesu. Najważniejsze jest to, żeby dążyć ciągle do poznania prawdy. Tak? Bo w biznesie mamy milion różnych decyzji, podejmujemy je, jeżeli wszystkie będą dobre, najbardziej zbliżone do rzeczywistości, to... No będziemy najbogatszymi ludźmi na świecie. Więc jakie to są założenia? Dawno, dawno temu, 10 lat temu, albo nawet 14, Jezus Maria, gazety gdzieś tam o mnie pisały, o tym najmłodszym milionerze, nauczyciele zaczęli mnie zapraszać do szkół, żeby się spotkać z młodzieżą i wytłumaczyć coś o biznesie. No to zacząłem jeździć, opowiadałem o Kiyosakim, żeby chociaż zaczęli czytać tą książkę. Tak? Każdy z was pewnie przez to przechodził. Co robi młody człowiek, kiedy przeczytał Kiyosakiego? Nie, pierwsza rzecz. Idzie do mamy i mówi, że jest głupia, bo pracuje na etacie, a nie kupuje nieruchomości na wynajem, tak? Mieliście to samo?
a walczycie z rodzicami, że nie, nie? Mamy przecież wszyscy to samo, przez to przechodzili, bo są pewne etapy, przez które trzeba przejść. Więc no, starałem się jeździć, założyłem fundację robiącą takie pogadanki w liceach. Z 15 tysięcy lekcji żeśmy zrobili przez kilka lat. To było szał po prostu. 4 dni z domu jeździłem sobie od lewa do prawa, robiłem pogadanki i wszyscy mi mówili, jaki jestem fajny. Nie? Ale z biegiem czasu odkryłem, to było do przewidzenia i sobie zdawałem z tego sprawę, że jak jedziecie na takie zajęcia, to tak naprawdę 2-3 osoby są zainteresowane żywo tym, co mówisz, a reszta się cieszy, że nie ma matematyki czy biologii. Tak? I to przeważnie byli organizatorzy, bo wszystkie te lekcje były organizowane przez jakąś młodzież, która gdzieś w internecie wyczytała, że jest taki gość, coś tam dorobił się na ściągach. Czyli walka z przemocą, ściąganie. Walka z przemocą, tak? Ja to teraz widzę, bo mam 3-letnią córkę i się zastanawiam, czy ją dać do homeschoolingu, czy do no-schoolingu. Czyli powiedzieć, że mieszka w Zambii, nie? Tylko wtedy, pomimo że ja ją wykształcę na najlepszych uniwersytetach, tak? Ona nie będzie mogła na przykład leczyć albo projektować domów. Bo jak w Polsce otwieramy projekt, niedawno budowałem dom, co jest na pierwszej stronie projektu domu? Świadectwo ukończenia architektury projektanta. Tak, bo ludzie religii wsadzą ją do więzienia za to, że nie dokonała pewnych rytuałów. Pomimo, że może być najlepszą projektantką na całym świecie, najlepszym lekarzem i tak dalej. Tak? Więc ściąganie jest walką z przemocą. Tak? Bo ktoś ci mówi, jeżeli nie zrobisz takiego rytuału, to nie możesz robić tego, nie możesz robić tamtego, nie możesz robić tamtego. Taki chłopak, rzućcie sobie na internet, 17-latek, wymyślił taką rękawicę z Białego Stoku chłopak, że jak ją nałożysz i jak ruszasz odpowiednio ręką, to syntezuje się głos. Takie coś a la, nie wiem jak to działa, bo ja tylko artykuł uczę. Ale zobaczcie sobie, nakładacie rękawiczki i język migowy wam się zamienia na język mówiony i nagle ci głusi mogą gadać z każdym. No nie wiem jak w drugą stronę, ale przynajmniej w tą. I słuchajcie, i takiemu inteligentnemu człowiekowi nagle państwo mówi, nie, ty masz lalkę czytać i cierpienia młodego Wertera musisz na maturze opisać. I dziady, nie? Bo inaczej nie pozwolimy ci się kształcić na uniwersytetach politechnicznych, no bo akurat całą konkurencję prywatną wycięliśmy, tak? I nikt nie ma prawa studiować, bo matury nie ma, bo dopóki nie przeczytasz tego cierpienia. Ja tego Wertera to ja bym... No po co on... No chcesz strzelić szybciej, no. Książka by była krótsza, nie? Ale lalkę lubiłem na przykład. No tam o biznesie, no to człowiek od razu. No dobra, czyli jeździłem po tych zajęciach i ta młodzież organizowała te zajęcia, wyczytała o mnie, szła do nauczycielki, nauczycielka się zgodziła, do dyrektora, na dyrektor się zgodził, no i my jeździliśmy i coś tam mówiliśmy. No i młodzież chciała tego słuchać, no bo no, mądrego człowieka no się lubi słuchać. Tak, tak to sobie tłumaczę. I mnie zapraszali, żeby jeszcze raz przyjechać. No, może tam 3 osoby chciały mnie drugi raz wysłuchać, a inne no, nie chciały mieć drugi raz matematyki, czy tam plastyki, czy cokolwiek tam było. Ale mnie zapraszali. Ja mówię, słuchaj, no ja nie mogę przyjechać, no bo tyle jeżdżę po całej tej, no nie mogę 2 razy się pojawić. Jesteśmy strasznie zajęci. Ale może zróbmy taką imprezę. To było takie podziękowanie dla tych wszystkich organizatorów. Słuchajcie, to było 1000 coś lekcji w ciągu roku. Nawet kilka lat mieliśmy powyżej 2000. To było kilkaset ludzi, którzy to organizowali. To ja mówię, słuchajcie, zjedźcie się do Warszawy, do Katowic na weekendzik. Zaproszę kilku fajnych przedsiębiorców, oni coś opowiedzą, skoczymy sobie potem na piwo, pogadamy i tak dalej. Jakieś tam noclegi za 20 zł się załatwiło, wszystko się załatwiło.
Zrzuta była po 47 zł, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy było 67 zł z noclegiem, czy 47, jakoś tak grosze, nieważne. Wiecie, jak przyjechało 30 kilka ludzi, to tam 1200 zł budżet, to tam nie duże pieniądze, żeby salę wziąć i tak dołożyłem jeszcze do tego, ale nieważne. No dobra, czyli zjechali się i było fajne zajęcia były. Naprawdę były fajne zajęcia. Tylko troszeczkę to była klęska. Znaczy, nie klęska, tylko wiecie, czasami uważacie, że jest wszystko fajnie, fajnie coś robicie, ale jak nagle taką patelnią dostaniecie przez łeb czasami. Czasami tak się zdarza. A no o co chodziło? Koledzy organizowali w ten sam weekend też zjazd, takie seminarium czterogodzinne, cztery godziny, takiego guru amerykańskiego. Kojarzycie Secret? The Secret? No to tam on występował. Taki mały, niski, łysy, gruby. Tak, John Vitale. Spotkanie kosztowało chyba 1470 zł. U mnie przyszło 35 osób, czy 37. Tam przyszło ze 160. To nie było najgorsze, ale dwie rzeczy były najgorsze. Dowiedziałem się, że 60% ludzi tam poszło na ten 4-godzinny, a tak naprawdę 2-godzinny, bo tłumacz był nie na żywo w słuchawkach, tylko się wymieniali mikrofonami. Czyli na 2-godzinny wykład za 1470 zł 60% uczestników wzięło kredyt w żaglu, bo organizatorzy mieli umowę z żaglem i tym. No trochę lipa, nie? A co on tam mówił? On tam mówił, no co można przez 2 godziny powiedzieć, że słuchajcie, no jakąś tam historię powiedział, no i jeżeli chcecie osiągnąć sukces, musicie oszczędzać pieniądze, inwestować, szukać okazji, starać się inwestować, starać się pracować ciężko i jak wam się uda, to kupicie sobie takie samo Maserati, jakie ja mam i losowanie przejażdżka Maserati, tak? Taki teatrzyk troszeczkę. A wiecie, co mnie dobiło? To była jeszcze jako taka, wiecie, taka ciekawostka, okej? Okay? No dobrze, są głupi ludzie, albo może, nie wiem, lubią wydawać, no ja słyszałem, że ludzie biorą kredyty, jadą do Egiptu na wakacje na przykład, tak? No bo, ale na szkolenia to jeszcze nie słyszałem. Dobiło mnie to, że 2 czy 3 osoby powiedziały, miałem listę, kto ma przyjść, kilka osób nie przyszło, przedzwoniłem i 2 czy 3 poszły tam, a nie do mnie. No to już była zniewaga, nie? A my przecież zrobiliśmy naprawdę fajny weekend, bez żadnego tam skakania po scenie czy losowania Maserati, nie? Jak komuś zależy, ja mogę moją Navarą dać się przejechać najwyżej, nie? Czy dać ją, czy czymkolwiek, jak to się ma auta. Ale profesor Blikle był. No słuchajcie, chłopak miał 50 lat, jak mu ojciec zmarł i z dnia na dzień zostawił katedrę matematyki i zajął się cukiernią. I z 9 do 250 osób 20 lat. Teraz tam oni mają jakieś problemy finansowe i tak dalej. No ale hello, z 9 do 250! Na głupiej cukierni. Kto z was zatrudnia więcej jak 9 osób? No, 3-4 osoby. No bez różnicy, no tak, że... Wiesz... Nie, to nie państwo, to bez religii, to po prostu się, wiesz, pracuje razem. Nie? Kto jeszcze był? Tomek Nazaruk. Słuchajcie, fenomenalna postać. Wy pewnie nie znacie, bo ci nasi wykładowcy są anonimowi. Bo wiecie, zna się do tych dupków, wiecie, z telewizora, tak? Słuchajcie, Tomek Nazaruk, on jakąś muzykę studiował, czy coś takiego, czy w szkole muzycznej był, jak był nastolatkiem, wyjechał na jakiś koncert, na skrzypcach grał do Holandii i tam gdzieś tam naimprezowali sobie chyba wieczorem i zobaczył takiego tira wielkiego i w tym tirze był wieloryb. Martwy, wypchany wieloryb z 4-metrowym penisem i można go było zobaczyć za pieniążka. Słuchajcie, idziecie sobie rynkiem w Poznaniu i macie wielkiego tira z wielorybem, którego można zobaczyć za pieniążka. Kto nie pójdzie?
W tym mieście nie ma co robić, w ogóle w żadnym mieście nie ma co robić. No to jest taki event, no dajesz 3 złote, widzisz wieloryba, no hello! No i dogadał się, sprowadził wieloryba tam w Krakowie, w Warszawie, gdzieś tam na północy, gdzieś na Litwie mu zginął ten wieloryb. Ale słuchajcie, no genialne! Zgarnął pieniądze i zaczął handlować kserokopiarkami. Jeździł do Japonii i normalnie w bagażu podręcznym, znaczy podręcznym tym, do luku rejestrowym, czy tak powiem, kupował kserokopiarki po 10-20 tysięcy dolarów i przywoził je do Polski, bo to wtedy były takie krowy wielkie. I handlował na kserokopiarkami do Japonii tam co tydzień na przykład. No nie wiem, jak on często latał, no ale trochę ich sprowadził. I z tego zaczął te kserokopiarki, drukarki, serwis komputerowy i nagle odkrył problem. Problem się nazywa, no oczywiście, wydatki na druk. No bo raz, rodzice kserują dzieciakom podręczniki na firmowym sprzęcie, tak? A dwa, czy wy też tak macie, że toner zawsze się kończy w najbardziej nieodpowiednim momencie? I że zapominacie go zamówić? A jak macie firmę 30-osobową i nagle zapomnicie zamówić tonera? A on założył takie urządzenia, zrobił własne, które raz kserowały, jak się przyłożyło kartę. Pierwsze w Polsce takie były. Zapamiętywały na dysku wszystko, co się kseruje, więc była kopia jeszcze zapasowa tego. Drukowały też, nie tylko kserowały. I były przez internet połączone z bazą danych i tam serwisant widział, ile jest toneru. Raz na tydzień, czy tam raz na pół roku, w zależności od wielkości firmy, podjeżdżał, dosypywał proszek i wszystko było załatwione. Firmy płaciły za wydruk konkretnej strony. Ile stron drukujesz, tyle płacisz, nie musisz za sprzęt płacić za nic. Teraz to jest bardzo popularne. Nie? Dużo firm. On to sprowadził, on to zastosował, 150 ludzi miał, kiedy kupił go Ricoh i dzisiaj Ricoh Polska to jest de facto jego firma. Tam jak jesteście przy Palmie w Warszawie, tam mają biuro, tam Ricoh taki wielki billboard na domu partii, tak? Domu partii. Ja taki jeden nasz wykładowca chciał go wysadzić za komuny, ale... No. Wcześniej mieli lepsze sposoby walki, nie? No dobra, czyli był Tomek Nazaruk, super facet. No mieliśmy tam, Janek Fior był. No tacy ludzie, no tacy może anonimowi bardziej, ale no którzy no coś tam osiągnęli, może niekoniecznie jakieś tam wielkie miliardy, jak Mr. Fire i Maserati. I słuchajcie, ja się tak zacząłem zastanawiać, że... No coś z tym jest nie tak, że ludzie, nie wiem, czy mają jakieś obrzęki na mózgu, że nie potrafią odróżnić wartości, tak? Co takiej przyczyny i skutku, nie? Że no niekoniecznie pewne rzeczy, które robimy, dają te same rezultaty, które my chcemy, tak? Na pewnym poziomie to jest już oczywiste, a na niższym poziomie dopiero trzeba się nauczyć, bo ludzie startują do biznesu z różnych pozycji, tak? Ale doświadczenie ich uczy i po 10 latach już każdy ma taki sam światopogląd na życie. Dosłownie każdy ma dokładnie taki sam światopogląd, jak już przejdzie te wszystkie próby. Tak, tu podejmie tą decyzję, aha, to tu go rynek skoryguje i tak skręci w tą stronę i po 10 latach się widzimy, tak? Jak już ktoś ma 10-20 lat, jak ja w biznesie, to tak, no jakoś tak bez słów się rozumiemy już, tak? Że w biznesie są dwa problemy. Klienci i pracownicy, nie? Macie jakiś inny problem w firmie? No to klienci i pracownicy, no. Podatki to są pracownicy. To nie jest nic innego, to jest pracownik, którego ty musisz utrzymywać, bo ci ktoś przystawił pistolet do głowy, ale to jest też pracownik, bo to jest księgowa i ty musisz nią załatwić, ona tam te wszystkie robi papiery, tak? Przecież najlepsza firma to jest jednoosobowa, gdzie sobie sam pracuje w mojej jaskini i jeszcze sprzedaje sam do siebie. Nie?
Tak ten ZUS, co Platforma chce zrobić, że państwo zapłaci za ZUS. Nie? My nie zapłacimy, państwo zapłaci. Tak. Przekonania religijne zapłacą. Tak? Czy wewnętrzna moc zmiany systemu etycznego. Dobra. I tak zacząłem się zastanawiać, czemu tak się dzieje, ale wiecie, tak tutaj dyskutowaliśmy trochę przed wykładem, że tak dużo narzekamy, nie? Że jak jest zima, to narzekamy, że zimno, a jak jest lato, to narzekamy, że gorąco. I ja też troszeczkę tą drogą poszedłem, ale chwila! Przecież do jasnej cholery te 30 kilka osób przyszło i się świetnie bawiło, widziało w tym wartość, a na pewno nie zakredytowali się, tak? W jakichś prowidentach. Jest nisza, której nikt nie rozumie, bo jest może przykryta jakąś taką większą niszą. Tego skakania po scenie i motywowania się i takich porad psychologicznych masowych. No dobrze, czyli jest nisza, czyli trzeba może by ją zagospodarować, więc zacząłem kombinować, wtedy też cała ta szkoła austriacka mi się, że tak powiem, objawiła, nie? Że czytam Misesa, a tu nagle odkrywam, że facet myśli tak jak ja, a żył dawno, dawno temu, tak? Potem się czytało te Sekrety amerykańskich milionerów, tak? No fenomenalna książka. I potem drugą część. I się czyta troszeczkę o takim prawdziwym życiu, które nie jest doceniane, a jednak jest takie trochę inne. A co w tym z tych Sekretach amerykańskich milionerów? Jaka tam jest teza? Że to są skromni ludzie, bo nie to nie chodzi o to, żeby zarabiać dużo, tylko żeby nie wydawać dużo. No to, że ludzie, którzy mają kasę, czyli jakbyśmy dzisiaj umarli, sprzedajemy wszystko, co ma, spłacamy długi, czy zostanie bańka, taka jest definicja. Że 3 razy więcej milionerów jest wśród nauczycieli niż wśród lekarzy czy prawników. No głupie, nudne badania statystyczne. Nie? Ale jednak coś w tym jest, że samochód milionerów w 60% z tego, co pamiętam, to jest pick-up, ciężarówka, bo trzeba rury przetykać ludziom, tak? I trzeba wozić te sprężarki, czy tam jakieś te pompy, nie wiadomo co. Ford F-150 dokładnie. Nie? A u nas cinkuj z kratką na gaz. Miałem całą flotę cinkusiów na gaz. Biały, czerwony i drugi czerwony. Ale słuchaj, 700 na gaz to jak na wodę jeździło. Woda mineralna więcej piłem wody, bo tak gorąco było w środku, niż to gazu żarło. No. I słuchajcie, to jest to skromne, fajne życie z długoplanowym celem i tak dalej, i tak dalej. Martwienie się ciągle o przyszłość, narzekanie na rząd i tak dalej, i tak dalej. To jest ta droga. I zacząłem to jakoś tak kompletować, więc zrobiłem konferencję Myśleć jak milionerzy i jedziemy z koksem, tak? Objechaliśmy trochę świata. Jak zacząłem jeździć, jakieś tam inne szkolenia organizować, tak gdzieś eksperymentowałem, dopiero tam może rok czy dwa byłem na rynku. I tak z tych spotkań narodził się kurs podstawowy z tych konferencji, no bo to wakacje konferencja była w 16 miastach w Polsce. Więcej jeździliśmy wcześniej i robiliśmy jakiś tam nabór na takie konferencyjki w Warszawie, tylko które były przez cały rok. I stworzył się kurs podstawowy, stawał się coraz bardziej popularny, bardziej. Tutaj mamy kolegę, który jest 5. grupa, to jest 2. rok funkcjonowania Zbiro, teraz mamy chyba 8 lat czy 7, jak istniejemy, więc dawno, dawno temu. Tak? I to rosło. I tak sobie siedzimy przy piwie, bo przy piwie to jest magia. Zwłaszcza jak się jest zakompleksionym informatykiem, jak ja. Walniesz te 2 piwa, dopiero zaczynasz mówić. Nie? Bo, no słuchajcie, pomyślcie, co jest bardziej wartościowe, piwo czy książka? A ile wydaliście w tym roku na piwo, a ile na książki? Nie doceniamy wartości piwa.
Naprawdę. To może jest też jakiś rytuał, który pomaga otworzyć się i rozmawiać. Ale tak, bo wiedza jest dzisiaj nic nie warta. Wiedzę mamy tutaj. Tu. No i albo w tym też mamy. Internet. Kiedyś wiedza no dawała jakąś opcję, bo co? Bo nie było dostępu do wiedzy. Szkoły czy uniwersytety, nie? Słuchajcie, uniwersytet to nie było coś takiego jak dzisiaj. To była biblioteka. Uniwersytet to była biblioteka, bo książki były drogie. Więc je magazynowano w jednym miejscu. Jak się chciałeś czegoś nauczyć, to tam szedłeś i ktoś, kto przeczytał dużo książek, ci tłumaczył. Ty się chcesz nauczyć budownictwa. No to słuchaj, ja ci proponuję. Przeczytaj tą książkę, przeczytaj tą książkę, przeczytaj tą książkę. Ja cię potem sprawdzę i dam ci certyfikat, że przeczytałeś te książki, tak? No na tym to polegało, tak? Druk był coraz tańszy, 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 tańszy. Namnożono tych uniwersytetów. Nawet dzisiaj, jak są te rankingi uczelni wyższych, państwowych, chociaż prywatne to też państwowe, bo oparte o pewien rodzaj podstawy programowej, to ileś tych punktów to jest ilość książek w bibliotece. Kto dzisiaj korzysta z biblioteki szkolnej, no? No my nie mamy biblioteki, bo jest internet. Mamy bibliotekę, Amazon się nazywa. Słuchajcie, no jaką chcę wiedzę, to sobie kliknę Amazon, czy tam Merlin, czy jakiekolwiek mamy księgarnię. Mam książkę. Chcę mieć coś szybciej. Za 200 zł mam każdego jakiegoś eksperta, doradcę podatkowego, kogokolwiek zadzwonię, przeleję. Człowiek mi odpowie na pytania. Wiedza jest, więc wiedza nie jest już, że tak powiem, problemem. Oczywiście, pewną wiedzę musimy znać. Tak zwana wiedza wymagana, bo jak jej nie mamy, czyli czytać, pisać, liczyć, tak? Takie podstawowe rzeczy. Wiedzieć, no nie wiem, jak, nie wiem, sztuczne oddychanie zrobić, udzielić pierwszej pomocy. No bo co, jedziemy z żoną, z dzieckiem, mamy wypadek. A czekaj, sprawdzę na YouTubie, jak się robi sztuczne oddychanie, nie? Tak przydatnej wiedzy nie uczą w państwowej szkole. Nie ma tego w programie. Dlaczego? Jest zajęcia biblioteczne są. Nie? Czy grupowe palenie papierosów. Się nazywało WF. Nie wiem jak u was. Ale takich ważnych rzeczy nie ma. Ale mamy tą wiedzę wymaganą i mamy też wiedzę pożądaną, czyli coś, co daje nam kasę, bo inni nam zapłacą za to. No ale to jest już... Dostęp do wiedzy mamy. Czego nie mamy? Umiejętności pewnych, tak? Pewnych rozwiązań, że tak powiem, doświadczeń. I na tym się musimy skupić. Ja rozumiem, że są pewne zawody, które muszą wtoczyć w sobie dużo wiedzy. Na przykład lekarz, chirurg. No podczas operacji nie zrobi pauzy i przepraszam, muszę na Wikipedii sprawdzić, co to są tam chloro, coś tam... plasto, DNA, jakieś tam coś tam. Nie, on to musi znać. Ale przedsiębiorca, zarządzanie, takie tematy psychologiczne, nienaukowe, no to chwila. Kim jest ten przedsiębiorca? Przedsiębiorca to jest organizator. Za co przedsiębiorca ma płatne? Za organizowanie innym pracy. Praca jest towarem. Ludzie chcą pracować, nie wiedzą jak się zorganizować. Ty przychodzisz i mówisz, ty zetniesz drzewo, ty to heblujesz, ty to zbijesz, ty to sprzedasz i mamy firmę sprzedającą krzesełka, bo sami się nie potrafili dogadać i nam płacą prowizję za to, że my to ogarniemy, tak? Ale to jest już, wiecie, doświadczenie, jak podejść do tych ludzi. Jak ich dogadać. Jak ich motywować, żeby pracowali wydajniej i szczęśliwiej niż konkurencja? Jak im mniej płacić? Na przykład. To jest taka wiedza już ukryta i to zdobywamy tak jeżdżąc na rowerze. Tak? No musimy gdzieś tam w praktyce i mieć kogoś, kto nam powie, że troszeczkę to zrób, to trochę tam zrób. I na tym to polega, bo no właśnie...
dwa problemy, pracownicy i klienci. No to już o pracownikach zaczęliśmy. No dlaczego pracownik dla nas pracuje? Bo sam sobie nie miał zorganizować. No dobra, ale wiemy, że nie umie, ale dlaczego pracuje u nas, a nie u konkurencji? Bo konkurencja już pracowała. Na przykład, bo my jesteśmy milsi. Prosta teoria, jak CEP, nikt nie uczą tego nigdzie. Pracownik pracuje dla pieniędzy. Punkt pierwszy. Do osiągnięcia stanu jakiejś tam godności. Powyżej tego stanu pracuje, żeby się samorealizował i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dyskutowaliśmy na przerwie o pracy w firmie programistycznej, bo szef był głupi i tak dalej, tak? Czyli mamy pewien poziom zarobków, gdzie ludzie robią u nas tylko dla pieniędzy. Taka w przenośni sprzątaczka, czyli ktoś, kto nie wymaga, nie ma żadnych kwalifikacji, tak? Z niskopłatną pracą. Chcecie się wyżyć na kimś, okrzyczcie sprzątaczkę, nie odejdzie od was z pracy, nie? Bo ona robi tylko dla pieniędzy. Mniejszą wagę patrzy na jakieś tam uznanie i tak dalej. A jeżeli zatrudniacie pracownika, który ma kwalifikacje takie, wiecie, duże i że na rynku płacą 15 tysięcy, to on nie robi dla tych 15 tysięcy, tylko on robi, żeby się realizował, żeby mógł podejmować decyzje, żeby, nie wiem, był szczęśliwy, bo jemu do życia wystarczy 5. I na pewnym levelu lepiej człowiekowi zapłacić 3, tak? Bo jemu to wystarczy do życia, niż 6. Tylko za te dodatkowe 3 dać mu więcej godności. Taki bardzo fajny projekt, bo dużo robię między Polską a Anglią i Zambią i Tajlandią. Bo to, że się Azbiro tak rozrosło, ci nasi studenci powyjeżdżali do różnych krajów świata, tam się nudzą, mówią mi, Kamil, tu mi się nudzi, ja chcę mieć tu Azbiro. Ja mówię, no to buduj, nie? I wiecie, tu jedziemy, tu jedziemy, tu jedziemy i tak można dużo interesów fajnie łączyć. Bardzo fajny model teraz jest w Anglii zatrudnienia w korporacjach. Idziesz do korporacji za minimalną stawkę, stawka minimum, na pół etatu robisz w korporacji. Co drugi dzień robisz w korporacji projekty korporacyjne, a co drugi dzień pracujesz nad swoim projektem, który korporacja oczywiście akceptuje i ma jakiś mniejszościowy udział w tym projekcie, to może być zupełnie oddzielna firma i ci go współfinansuje. I programiści, którzy mogliby zarabiać 50 tysięcy funtów, zarabiają 10 tysięcy funtów. Tylko dlatego, że mogą na pół etatu ciągnąć swoje projekty przy wsparciu korporacji. Jakiś taki model. Ci, co mi to opowiadali, mówią, że to dobrze działa, tak? Więc można eksperymentować. Kto lepiej znajdzie taki wzór na ogarnięcie tego, żeby coś było taniej, lepiej, wydajniej, to odniesie sukces. Ale to, że ja komuś płacę mniej, to nie znaczy, że ja jemu płacę mniej. Bo to jest kolejna rzecz, której ludzie do tej pory nie rozumieją. To się nazywa wartość. Rzecz ma wartość, a też ma swoją użyteczność. Ok? Ludzie nie potrafią odróżnić wartości od użyteczności, nawet po ekonomii. Co to jest wartość, a użyteczność? To znaczy, wyobraźcie sobie, że mam butelkę z wodą. Nie? Ukradłeś mi tą butelkę. Nie mam tej butelki, trzymaj. Ukradł mi butelkę z wodą. Ile ta woda jest warta? I mam odszkodowanie otrzymać. Ile ta butelka jest warta? Ze 2 złote, nie? A jaką ma użyteczność? A jak gdybym wam powiedział, że tą wodę dał mi Jan Paweł II, albo tym samochodem jeździł Jan Paweł II, tak? Czyli wartość to jest wartość odtworzeniowa na rynku, a użyteczność jest dla mnie, bo to babcia mi dała na przykład, która nie żyje, bo ją Niemcy tam gdzieś tam poturbowali. Tak? I to jest moja jedyna pamiątka, bo jest użyteczne dla mnie, dla nikogo innego nie jest użyteczne. Czyli już w takiej polityce finansowej możemy
robić takie rzeczy, dawać z naszej strony, starać się, które mają niską wartość ogólnie, ale będą bardzo użyteczne dla naszego pracownika, bo on będzie widział w nich większą wartość. I dlatego przeważnie właściciele firm są milsi. Bo bycie miłym prezesem, miłym właścicielem powoduje to, że można pracownikowi mniej płacić. Ekonomia, ten kapitalizm taki straszny, tak? Ale jakoś się, no jak miły człowiek zawsze mniej płaci. Dobra, mamy pracowników. Klienci. No dwa problemy musimy rozwiązać. Klienci. Myślmy, jak rozwiązać klientów. No bo co? My, klienci nam płacą za zaspokojenie ich potrzeb. Nie? Mam kuchnię, jak każdy z was pewnie, i kafelki mam położone. I są takie małe kafeleczki 10x10 i takie dekory to się chyba nazywa, takie paseczki, takie dekoracyjne. Jeden z tych paseczków polega na tym, że tam jest taka mała płyteczka i tam jest jakieś jabłuszko, jakieś gruszka i coś, marcheweczka, no jakieś takie pierdoły, nie? Jedna jest do góry nogami przyklejona. Wszystkie gafelki są dobrze, jedna jest... I popatrzcie, facet się stara, robi, czy każdy przedsiębiorca, i jedna kafelka powoduje, że całe przedsięwzięcie jest do dupy, nie? Bo my się staramy, to często ludzie tego nie kumają, że my pracujemy, że robimy tyle, ale tak naprawdę o tej wypłacie i zaspokojeniu decyduje tylko tyle całej pracy. Bo te dwa, trzy, pięć, ostatnie procent daje wartość. I na przykład ja mam ten problem, no, że często coraz rzadziej potrafię znaleźć ludzi, którzy potrafią zaspokoić moją potrzebę. Bo ja sobie zdaję sprawę, ja całe życie byłem taki, że miałem, jak powiem, więcej czasu niż pieniędzy, nie? Od jakiegoś czasu jest odwrotnie i na przykład szukałem człowieka, co mi będzie projektował koszulki. Mówię, wszyscy się ze mnie śmieją, że mam jedną koszulkę w domu, no bo zieloną. No to mówię, to ja was zaskoczę, zrobię sobie 100 koszulek różnych. I słuchajcie, ale ja szukałem, pisałem po tych sklepach, co robią koszulki, mówię, że mamy jakieś tam 100 pomysłów, byście mi to zrobili. Oni mówią, to przyślij pan projekt. Ja mówię, ale ja chętnie więcej zapłacę, ale moją potrzebą jest no, nie zajmowanie się koordynacją, tu grafika, tu projektanta, tu wysyłaniem tego, podawaniem adresu. Mnie to nie chce. Ja chcę tylko opisać 3 zdania pomysłu i chcę dostać koszulkę, więcej mnie to nie obchodzi. Dlatego za jedną koszulkę płacę 90 zł. No bo projekt, wykonanie i tak dalej. Nie? Drogo. No ale ile czasu oszczędzam, jakbym miał tam, wiesz, no przy pewnej skali, no to no może, no może trochę tam przesadzę. Trochę może dużo płacę, ale otrzymuję coś w zamian, tak? Wiecie, jak trudno było znaleźć taką osobę, która potrafiłaby to ogarnąć i sprawdzić jakość, to się trzyma. Na przykład mam taką koszulkę z Bitcoinem, nie? Jest kod Bitcoina. Jakby jestem chodzącą reklamą, jakby ktoś mi chciał dać pieniądze, to mam. No tylko nie mój adres, nie? Wiecie, takie drobne wtopy i was to denerwuje. Nie? Ale zauważcie, żeby sprawdzić, zrobić taką checklistę. Zrobiłem. I teraz robię kontrolę jakości. Kurwa, nikt nie ma w firmach kontroli jakości. Jak pilot, robicie checklistę, sprawdzić to. Wszystkie płytki dobrze? O, ta jest źle, poprawiamy, tak? Nic się nie odrywa? Nic się nie. Pieniądze wpłynęły? Co było z koszulą, z tymi, z banerami? Chłopaki za zbiorą zaczęli sprzedawać kawę.
kupili ekspres do kawy i na Asbiro sprzedają Asbiro Cafe. Płaci się im tam w bitcoinach albo za piątaka, macie kawę na zajęciach, zarabiają, kurs im się zwrócił, teraz pewnie będą zarabiać. No to mówię, słuchajcie chłopaki, ja wam zafunduję baner, jakiś tam slogan, jakieś kubki z nadrukiem, jakieś takie, będą fajnie, fotek se porobimy, będzie na fejsa, nie? Że mamy Asbiro Cafe. Chłopak się wśród asbirowców zrobiłem, kto jest grafikiem i chce coś tam poprojektować. Zgłosiło się kilka osób, rozdzieliłem pracę każdemu, ale jednemu chłopakowi dałem do robienia banery. I mówię, potrzebuję baner z logiem Asbiro Cafe, potrzebuję logo Asbiro Cafe, księgę znaków, tu potrzebuję jakiś stand, żeby zasłonić ławkę, żeby nie było widać, co jest pod ławką, no i jakiś wzór na kubek, potrzebuję znaleźć producentów, wyprodukować to, dostarczyć. I tyle. Następna rzecz, dawaj projekty i rachunek, ja zapłacę, więcej nie chcę mieć z tym do czynienia, tak? Okej. Okay. Przysłał mi to i słuchajcie. Nagle już po 2-3 miesiącach my to mieliśmy z przejściami, ale do czego zmierzam? Nagle Asia się do mnie pyta, że dostała jakąś fakturę korygującą na te prace związane z tą produkcją. Tylko ona nie ma faktury. Właśnie sobie facet nam wystawił fakturę korygującą do faktury, której nam nie wysłał. Zapomniał. Bo no teoretycznie ja powinienem pilnować tego, żeby mi te faktury razem dostarczył, tak? Tylko ta potrzeba to nie jest graficzka, to nie jest baner. Ja mam potrzeby takie menadżerskie, niektórych nikt nie chce zaspokoić. Albo inaczej, dlaczego chodzimy do lekarza? Do tego, od serca. Czy to jest kardiolog. No dlaczego chodzimy? No bo mamy jakąś potrzebę. Jaką potrzebę? Chore serce? Okej. Okay. Większość ludzi ma jakąś tam potrzebę zwaną chore serce. Czy wszyscy? Może... No. Głodnemu tam wiadomo, nie? Ale słuchajcie, znacie taki syndrom, on się nazywa Milhausena, tak? Że po prostu te stare babcie z nudów idą do lekarza, bo lekarz im zadaje pytania i się nimi interesuje. I one tak narzekają, nie? To jest może taka skrajna odmiana, ale słuchajcie, jak my idziemy do lekarza, to my nie chcemy być tylko obsłużeni. My chcemy być miło obsłużeni, chcemy mieć pewność, że zostaliśmy dobrze obsłużeni. To, że wiecie, to, że nas obsłużyli, nie mamy tej pewności, że nas dobrze obsłużyli. Więc dlaczego by przed każdym wejściem do kardiologa nie zrobić jakiegoś tam badania środowiskowego, zadać, pielęgniarka by zadała 5 milionów pytań, ponakreślała coś w tym w kwestionariuszu, zmierzyła temperaturę i tak dalej, gwarantuję wam, że każdy będzie tym, no, podniecony nawet. Że słuchajcie, idę do lekarza, oni tak o mnie dbają, pytają się, czy dobrze się czuję, ile razy zasłabam i tak dalej. Lekarz nie ma na to czasu. Taki rozszerzony wywiad środowiskowy. Na przykład. Albo zrobić takie, nazwać się doktorem od syndromu Milhausena, nie? I sobie po prostu przyjmować pacjentów, które chcieliby pogadać o swoich problemach. Tylko nie nazywać tego psychologiem, bo te babcie nigdy do psychologa nie pójdą. Nazwać się kardiologiem, nie? Na przykład. Artykuł taki czytałem o prostytutkach. Wiecie, jaki jest ponoć według tego artykułu problem dzisiejszych prostytutek? Że klienci nie chcą seksu uprawiać, tylko idą sobie pogadać. Wrzućcie to w Google, przeczytacie całkiem sympatyczny artykuł. I prostytutki narzekają, nie? Zamiast łapać niszę. Im się nie chce gadać. Nie? Ale słuchajcie, odczytujmy. No to kwestia godziny czasu, to są tylko kwestia pieniędzy, nie? Odczytujmy potrzeby. Właściwie. Albo to, że nikt nie robi kontroli jakości, to też nikt nie robi różnych rzeczy, które się robi po kontrakcie.
Przykładowo, kupowaliście kiedyś nieruchomość od pośrednika? Albo sprzedawaliście? Jest jedna osoba, dwie, trzy, cztery. Jak już pierwsza podniosła, to reszta, nie? Czy po 3 miesiącach od zakupu, albo po sprzedaży, ale bardziej od zakupu, ten pośrednik się z wami skontaktował, przedzwonił i się zapytał, czy jesteście zadowoleni z zakupu, czy tam nie było jakichś trupów w szafie, czy tam nie wyszedł nigdzie grzyb? Gwarantuję wam, że gdyby ktoś tak zadzwonił, to wy byście o tym gadali każdemu sąsiadowi. Ja też nie wiem, czemu oni tego nie rozumieją. Czy ci od płytek, czy ktoś zadzwonił? Do mnie nikt nie zadzwonił, czy wszystkie płytki wiesz? Nie? Czy nie odpadła? No płytki nie odpadają, ale sama taka troska. My nie chcemy być obsłużeni, my chcemy mieć pewność, że jesteśmy dobrze obsłużeni. Chcemy być mili. A my tylko co? Robimy do pieniędzy, nie? Robimy do pieniędzy, a nie mamy tych pewnych dodatkowych czynności, a to nie jest dużo czynności, to jest tylko te 3% na końcu, ale to robi nam cenę razy 3. A co to znaczy, że cena idzie razy 3? Czy razy 2? To znaczy, że zyski idą razy 20, tak? Jak sprzedajemy za 10, a kupujemy za 5, to mamy 5 zł. Podniesiemy cenę razy 2, to zarabiamy nie 5, a 15, tak? Czyli cena razy 2, zyski razy 3. Kilka drobnych procedur. Dbajcie o klienta, o potrzeby, a nie tak, żeby tylko. I słuchajcie, zacząłem z takim, wiecie, prostym kursem, który tak naprawdę był gdzieś tam oderwaniem się od jaskini mojej, żeby spotkać ludzi. I to zaczęło rosnąć. 12 osób, 30, 60, 100. I gdzieś tam nasi studenci mówią, że Kamil, fajnie jest, piwko i w ogóle. Jak ty byś takie studia zrobił, to ja bym się wypisał i... Bo te nasze profesory to takie... O dupę potuc, nie? I tak zacząłem otrzymywać te sygnały i rzeczywiście, no wszyscy tak mówią. Zdarzyło wam się powiedzieć, że w tej szkole to w ogóle przedsiębiorczości nie uczą, a to zarządzanie, marketing, o Jezus, to takie dziadostwo tam jest, nie? Bo tam nadal uczą wiedzy, bo jeszcze się nie zrozumieli, że wiedza jest za darmo, tak? Jak wszyscy tak mówili, no to czemu by nie zrobić czegoś takiego? No bo potrzeba, jest problem, no to ja rozwiązuję ten problem. Jeżeli tyle ludzi ma taką potrzebę, no to mówię, robię. Zaczęliśmy od podyplomówki, dogadaliśmy się z Łazarskim, robimy MBA-je. Teraz mamy już 3 kierunki MBA-ów. Czyli jeden o nieruchomościach, jak ktoś tam w nieruchomościach działa, a dwa, jeden nacelowany na rozwiązywanie problemów z pracownikami, a drugi na rozwiązywanie problemów z klientami. No pierwszy problem to jest, żeby klient był, nie? Bo firmy na różnych etapach mają dwa problemy. Znaczy na początku nie ma klientów, a potem jak już mamy klientów, to się kapujemy, że ci nasi pracownicy, to oni tak albo pracują, albo nie. I co z tego, że mamy zamówienia, a tu się są zwroty, że tu to nie działa, tam to nie działa. Czyli mamy od zarządzania, już mamy inną potrzebę, tak? Zaczęliśmy to robić, no i znowu było 20 ludzi, 25, 30, 50 na roku. No zaczęło to rosnąć, chyba fajnie jest, nie wiem. Jedna osoba chyba zrezygnowała, bo wyjechała do Anglii i nie chciało jej się latać, chociażby miała taniej samolotem. Jakoś idzie, raczej dobre opinie mamy, tak mi się wydaje. Nawet jeden człowiek przyprowadził swoją żonę, więc chyba to dobrze. Dobrze świadczy o tym kursie. No ale co, idziemy dalej. Licencjaty. 5 minut, dobra. Zacząłem myśleć, jak zrobić licencjaty. I teraz tak. Państwowa edukacja ma to do siebie, że ma podstawę programową, czyli w każdej szkole uczą tego samego. Czyli założenie jest takie, że w żadnej szkole nie nauczą się czegoś, co daje ci pieniądze, bo jak każdego nauczą tego samego,
no na tym się nie zarobi. Jakby każdy umiał nurkować, no to nikt by nie zarobił na nurkowaniu, tak? Wiadome to jest. Dlatego najwięcej zarabiają ludzie, którzy mają pasję w jakiejś określonej dziedzinie. Tak samo jest na studiach. I słuchajcie, zaczęliśmy myśleć, jak zorganizować, powiedzmy, nie prostytuując się za bardzo z przepisami państwowymi, żeby stworzyć taki kierunek, który da ten glejt, ten certyfikat, że odbębniło się obrządki religijne, tak? A jednak nauczyć czegoś dobrego. Bo gdyby na przykład się noga komuś podwinęła w biznesie, a w większości się podwija, tak? W większości się podwija, no to sorry, połowę jakichś stanowisk pracy jest zamknięte, bo nie dotrzymaliście pewnego rytuału. Glejt, wyższe wykształcenie, bo w żadnym urzędzie nie znajdziecie pracy. Ja nie popieram pracy w urzędzie, ale jakby moje dziecko miało głodować, to ja nawet będę kradł. Tak? Co jest zgodne z zasadami chrześcijaństwa, jakbyście nie wiedzieli. Tak? Bo życie jest wyższą wartością niż niższą, więc możesz, pod warunkiem, że nie kradniesz od człowieka, gdzie po tym czynie on będzie w takiej sytuacji jak ty, no i musisz się jak tylko oddać, naprawić szkody, jeżeli coś tam jakiś święty któryś tam o tym pisał, nie wiem, nie znam się za bardzo na świętych, ale mi się to podoba, więc kupuję to. Tak, więc urzędy nam się zamykają bez obrządku religijnego, i zamykają nam się korporacje. Bo my jesteśmy przedsiębiorcami, my w ogóle nie patrzymy na jakieś wykształcenie, nie? Ja nawet w ogłoszeniach o pracę pisałem, że no jak masz jeden tytuł magistra, to będziemy tolerować, ale jak dwa, to nie pisz. Nie, no bo co to jest? No sorry, nie ta firma, nie? Może do innych. Ale my wiemy, bo to my zatrudniamy, ale jak macie 200 pracowników, to właściciel firmy nie zatrudnia, tak? Tylko zatrudnia jakiś tam kierownik, który też jest na etacie, który musi mieć dupochron, tak? Czyli odbębniony obrzęd religijny u człowieka. Więc tak w sytuacji mojej córki, tak? No ten glejt będzie jej ważny po to, żeby maniacy religijni jej nie nakopali, nie zamknęli jej w klatce, jeżeli będzie miała pasję robienia, nie wiem, budowania domów. Nie? I zaczęliśmy się zastanawiać, przejrzeliśmy wszystkie podstawy programowe, jakie istnieją. Podstawy programowe mają to do siebie, że na różnych kierunkach, no my tego studenta, powiedzmy, możemy co drugi weekend gdzieś maksymalnie wyżyłować na studiach zaocznych. No więcej, no to ludzi się nie da, no bo no fizycznie, że firmy trzeba jeszcze prowadzić, kiedy, nie? No, jakiś weekend z żoną spędzić, nie? Więc co drugi to jest maksymalnie, nawet troszeczkę rzadziej niż co drugi. No to mamy, powiedzmy, tyle godzin. I niektóre podstawy programowe są takie, akurat, że nie da się nic wcisnąć swojego na niektórych przedmiotach. Niektóre podstawy programowe na niektórych przedmiotach są takie, minimalne, a niektóre podstawy są dłuższe niż ten czas, który no, da się zrobić. Dlaczego są dłuższe? No bo tam jest powiedziane minimum ileś godzin musicie zorganizować. Minimum, czyli ta podstawa jest tyle, ale może być więcej niż minimum. I słuchajcie, uczycie zarządzania firmą, uczycie działania firmy. Jaki kierunek jest najbardziej odpowiedni? Jaka nazwa? Zarządzanie i marketing. Dwa problemy. Pracownicy, zarządzanie, marketing, klienci, tak? Nie. Podstawa programowa. Zaraz dojdziemy. Podstawa programowa. Matematyka. Ile wynosi różniczka z x kwadrat? 2x. Kto nie wiedział? To według podstawy programowej nie nadajecie się na zarządzanie. Różniczki, całkowanie, jakaś te arytmetyka, geometria, te cyrklem rysowanie tych różnych... Statystyka. No ze statystyki średnia i mediana to chyba każdy zna, nie? A na co ci więcej? Jakieś takie cudne wzory, nie wiadomo co?
masę rzeczy niepotrzebnych, a być może nawet szkodzących nie tylko godności człowieka, tak? I z tych wszystkich wybraliśmy politologię. Bo wbrew pozorom to jest najlepsze miejsce do uczenia biznesu, bo jaka tam jest podstawa programowa? No jest taka, no bo politycy to przecież nie będą przemęczać, tak? Nie wymagają od siebie nigdy. Ale co jest? Ekonomia jest. Na zarządzaniu też jest ekonomia, tak? Ale jest ekonomia, czyli można szkołę austriacką tłumaczyć, dlaczego Mises jest fajny, a Marx jest zły, tak? Historia gospodarki, handel międzynarodowy, prezentacje, wystąpienia publiczne. I słuchajcie, no, jeżeli to nie są przydatne rzeczy, no są przydatne, a nawet jak kilka tych przedmiotów jest nieprzydatna, to jest ciekawa, jak historia polityki. Nie? Bo gdzieś każdego przedsiębiorcę, każdy przedsiębiorca się bardziej ogarnia w ekonomii czy w polityce niż cała reszta. Tak? I to dla nich jest ciekawe. Więc zrobiliśmy licencjaty. Było na początku 20 kilka osób, potem 70 osób. Teraz próbowaliśmy z różnymi też kierunkami, żeby ten glejt był z różnych kierunków, ale to się jednak nie sprawdza. Mamy tą politologię ze specjalnością e-biznes i media społecznościowe, ale... Czyli takie bardziej marketingowe, no bo licencjaty mamy takie bardziej marketingowe, żeby bardziej znaleźć klienta, niż żeby super zarządzać pracownikami, nie? No bo mało ludzi idzie na licencjat, którzy mają 10-osobowe firmy, tak jak na MBA-u, gdzie tam w zasadzie co druga osoba ma powyżej 10 osób zatrudnionych w firmy. Nie, Bartek? Jakoś tak ty na MBA-u jesteś, nie? Tak. No dużo tam ma powyżej 10. No. Więc no mamy takie produkty. I słuchajcie, to idzie. Zaczęliśmy jeździć do różnych krajów. Tak? Byliśmy w Czechach, w Niemczech, na Ukrainie, w Stanach, w Zambii, w Tajlandii, w Chinach ze dwa razy. Teraz zrobimy wyjazd do Meksyku, na Litwę, na Ukrainę drugi raz. Bo słuchajcie, Liechtenstein, tak, na całym świecie są tacy azbirowcy. I my, jako tam powiedzmy, narzekamy, że Polacy wyjeżdżają, i nie płacą nam na emerytury, tak? To te kraje takie eksportowe, nagle się okazuje, że Polacy są wszędzie i do jakiegokolwiek kraju nie pojedziecie, my tam zorganizujemy spotkanie 10 lokalnych przedsiębiorców, czy 5, jakiś księgowy prawnik do tego i sobie weekendzik zrobimy, dowiemy się, jak dany kraj działa. Jak dany kraj działa. Że tutaj jest taki podatek, tu jest tamten. Nie wiem, pamiętasz w Czechach Urząd Praga Skarbowy, urząd w Pradze, tej czeskiej Pradze, pierwszy urząd skarbowy, jak często jest kontrola? Statystyczna firma, jak często ma kontrolę? Pamiętasz, ile to było? W Pradze, a w Ostrawie, tak? Nie, w Pradze to było. Ja nie pamiętam, ile było w Ostrawie, ale to było, nie pamiętam, albo 140, albo 200 lat. Tak, tak, statystycznie. Coś, nie pamiętam, które było chyba z VAT-em, a które z dochodowym. Nie pamiętam, przepraszam. Ale 140 albo 200 lat, statystycznie firma ma kontrolę. Tak? I w różnych częściach świata jest inaczej. I to można się uczyć, jeździć, jakieś kontrakty robić. W Zambii jeden kolega gdzieś tam pojechał z nami. Poznaliśmy go tam z Bogdanem. Bogdan jest tam producentem wina. Jedno wino nazywa się Zgrywus, a drugie... nie wiem, gagatek czy coś takiego. I normalnie w galeriach jest takie, jabłcoki to są, ale w galeriach sprzedawane. I słuchajcie, no gdzieś tam chłopaki organizują zakład pyrolizy opon. Nie mam pojęcia, co to jest pyroliza. Zostało mi to tak wytłumaczone, że jest maszyna, wrzucasz oponę, naciskasz guzik i ci benzyna wylatuje. Mniej więcej tak? By się zgadzało? Dobrze, przetwórstwo opon, taki recykling. Już jest tu interes, tam jest interes. Ja tam jakąś paletę wyślę, tu wyślę paletę. Coś tam się robi, jest życie, tak? Ale przede wszystkim jest środowisko ludzi, którzy nie są jacyś nie wiadomo jakie on-e i nie wiadomo jak skaczą po scenie. Są skromni, nieznani. Często nawet nudzą.
autentycznie. No nie, niekiedy aż mi jest głupio, jak ktoś przychodzi i nudzi, ale to tylko forma. Treść, jakby się ktoś wsłuchał, to ma dużo fajnych rad, bo to są tacy ludzie jak my, przeciętni, tak? Gdzie po prostu sobie wyjdą i coś powiedzą, a potem idziemy i tak wszyscy na piwo i gadamy. Więc mamy wśród wykładowców najróżniejszych ludzi, i takich małych przedsiębiorców, i dużych jak, no nie wiem, ludzi, którzy na giełdzie prowadzą firmy i przechodzili proces wejścia na giełdę z dziesiątkami, setkami milionów euro obrotu i tak dalej. Mamy też bankrutów z Michelem Marbona na czele. On się zawsze śmieje, że jak stoi przy tym naszym banerze, taki zrobiliśmy, że majątek wykładowców to 3,4 miliarda złotych, to on się śmieje, że jak on staje, to co najmniej o 0,3 spada. Nie? No bo Malma upadła, znamy tą historię, tak? No ale takie mamy życie, musimy sobie z tym radzić. To jest takie trochę przykre, że my w Polsce musimy ten tydzień w miesiącu z czasu poświęcać na walkę z urzędami, tak? W normalnych krajach tego nie rozumieją. Tam się mogą skupić na sprzedaży, na konkurowaniu na innym polu, przez to klient zarabia, tak? Bo produkty są tańsze, lepsze, ciekawsze i działające, tak? Ale żyjemy w takiej rzeczywistości, tego też się można nauczyć omijać, zabezpieczać majątek przede wszystkim, jeżeli coś tu robimy. Nie robić w życiu działalności gospodarczej, zakazane. Rozdzielność majątkowa, majątek na żonę, a my ryzyko na nas. No chyba, że żony nie kochamy za bardzo, tak? To są fundacje, są inne narzędzia. Jak już upadniemy i chcą nam dać milion kary, no to napisać podanie, że poproszę o 10, bo zasługuję. Bo co za różnica, czy nie zapłacicie miliona, czy 10. Bo są narzędzia, jedziecie do Anglii, ogłaszacie upadłość, tak? No więc są takie przedszkole. W przedszkolu przedsiębiorczym każdy z nas jest, teraz pora coś zrobić takiego większego. Dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziłem i zapraszam. Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.